Siema. Co tak machasz? Do widzów macham. Co machasz, tak? I co? To jest 8 odcinek naszego podcastu. Dobrze liczysz, to nie jest bardzo. Podcast, to nie jest. Ty sam chciałeś, żeby tego nie nazywać podcast. Wiem, nawet. Wiem, zażartowałem sam się sobie. Zażartowałem wywaliłeś sobie w takie coś. To jest kanał Śpimy. Jeżeli jeszcze jesteś tutaj pierwszy raz, to powiem ci, że jest to kanał do spania, który sobie odpalasz codziennie, bo codziennie daily są odcinki. Arek, powiedz dalej. I powinieneś odtworzyć to z playlisty, która jest na kanale i wtedy przez całą noc będą lecieć tylko nasze filmy, dzięki czemu nic się nie obudzi. Jakiś tak. Głośny krzyk na przykład, nie wiem kogo. Kto głośny nic nie przerwie krzyczy. Twojego snu, a jeżeli się przebudzisz, to będziemy dalej coś gadać. Wrzucamy odcinki daily codziennie o 22:00, to warto, żeby zaznaczyć. Ciekawe, ile uciągniemy to daily, ile byś chciał. Chciałbym, rozmawialiśmy ja o ostatnim, chciał ostatnim odcinku. Miesiące. Fajnie ja bym by chciał tak? Rok. Zajmam challenge rok. Tak, rok. No to niezły rok. Rok daily spania. Moi drodzy, w każdym odcinku poruszamy inne tematy. Dzisiejszym tematem będzie... Sport chciałeś? A co ty o sporcie chcesz gadać? Co myślę, że dużo jesteśmy w stanie pogadać o sporcie. No i od czego chcesz zacząć, jeżeli chodzi o sport? Chciałbym zacząć od tego, że ten temat moim pojawił mi się... Moim sportem jest granie teraz z Vice Towera właśnie w tym momencie. Grasz teraz z Vice Towera? No, gram sobie Vice Towera. Słuchaj, z pasji niestety. A to takie klikanie też ludzi usypia czasem, nieraz. Nie wiem, mi się wydaje, że ich będzie bardziej wkurzać, ale zacząłem ten temat, wziąłem ten temat, dlatego że wydaje mi się, skojarzył mi się z tym, że ostatnio zaczęliśmy grać w golfa. A, no tak, poszliśmy na golfa, widzowie, to jest ciekawa historia bardzo, bo zawsze graliśmy w golfa w GTA sobie, i tam jest taki dość fajnie odtworzony, w sensie fajnie w tego golfa się gra w GTA Online. I mówimy tak któregoś razu, że ty, śmiesznie by było jakbyśmy poszli na żywo w tego golfa, bo na żywo też się da grać w golfa, jak się okazuje. No i nasz znajomy dostał voucher na urodziny i zapytał się, czy nie chcemy z nim pójść i też sobie kupiliśmy. No. Z gry w golfa, bo co ciekawe, w golfa nie można grać, jeżeli się nie właśnie ma tak zwanego... Ja nie wiedziałem o tym. Prawo jazdy na golfa, czyli zielonej karty. Trzeba to mieć, żeby w ogóle cię wpuścili... Jakiś... No, brzmi jak niebieska karta, ale no, trzeba tam mieć, żeby żółte papiery. Żółte papiery. Ciekawe, jeszcze są wszystkie kolory każdego papieru. No, a ciekawe jak to wygląda, co to? Można sobie dodać do M Obywatela tą kartę zieloną z golfa teraz? Myślę, że można wpisać sobie w CV-kę na przykład. O, fajnie, no. To było fajne. No, ale na pole golfowe nie dostaniecie się, jeżeli nie macie tak zwanej zielonej karty, czyli green card. Bo jest to potrzebne i w sumie... No są tam jakieś zasady śmieszne. I w sumie dowiedzieliśmy się, że naprawdę ma to sens, bo gdybyśmy poszli no tak. Tak z dupy sobie na golfa, bez żadnego przygotowania, lipa. To byłaby lipa, bo na przykład, nie wiem, trzeba odpowiednio kij trzymać i na przykład... A to tam to już chyba dla twojej wygody zależy, a nie dla kogoś, nie? Nie, stary, ale... bo no co? Utrzymujesz kij w taki sposób, że łapiesz prawą rękę małym palcem, z dużym palcem lewej ręki. No dobra, no ja wiem, jak się łapie kij. I przez to on ci nie wypadnie. Ale... To o to chodzi. Myślisz, że normalnie by wypadł kij mi? Tak! Bo tak też by wypadł, mi się nie, wydaje. Stary, nie. Jakbym się postarał, to no nie, co ty właśnie gadasz? O to chodzi, że ten splot ale powoduje, zdziwiłem że się nie właśnie. No to spróbuję na następnej lekcji, zobaczymy. Czy by wypadł? Wypadnę ten kij. Zdziwiłem właśnie, ja myślałem, że normalnie golfa sobie wyobrażałem, że to pyk, walniesz i tyle, a ten ruch w ogóle i ten trzymanie jest tak ciężkie, że nie wiem. To jest zupełnie coś innego, jakby sobie myślisz, że idziesz grać w tenisa, no to tak niczego się nie spodziewasz. To spodziewasz dziwnego. Się tego, co będzie w tenisie. Tak. No właśnie, a ty co tak się niebieski zrobiłeś? Nie wiem właśnie, coś się stało, ale no fajnie wygląda. No. Spodziewasz no się właśnie, dokładnie tego, co jest w tenisie. Czegoś innego się spodziewałem w ogóle. Co się stało? Co ty kombinujesz? Nie wiem. Spodziewasz się dokładnie tego, co będzie w tenisie, a się okazuje, że w golfie jest tak, że spodziewasz się tego, że masz piłeczkę, uderzasz ją i siema. No właśnie. A to zupełnie nie tak. To zupełnie coś innego, bo jakby tutaj chodzi o to, żeby nie z rąk, a całym ciałem wykonać dobry tak zwany swing, dobrze uderzyć, i faktycznie trafić. To może być określane jako sport, bo to wysiłek tam jest wkładany spory, no nie powiem, że Zawsze traktowałem golfa jak masz... jako sport dla starych ludzi i że tam nic się nie robi. No, no właśnie, taki idziesz, chillujesz sobie, łazisz, gadasz z ludźmi i tyle. A to jednak, chyba że my mamy taką słabą kondychę, już po prostu z nas to męczy. Takie nie, coś. Stary, chodzenie całe... lało się ze mnie. I... Lało się no. ze mnie.
No to właśnie może chodzi, to świadczy bo teraz, o słabym tym. Bo teraz powiedziałeś to tak, jakby to chodziło o chodzenie między dołkami, że to nas zmęczyło. Nas bardziej zmęczyło no, uderzenie 50. też. Uderzenie w piłkę. No tak. Bo też warto zaznaczyć, że na kursie gra nie wygląda tak, że się chodzi po polu golfowym, się czeka, ktoś uderzy i się uderza. Bo to może faktycznie nie męczy. Ale stoi się na tak zwanym drive'ie, czyli na strzelnicy, gdzie oddaje się średnio 60 strzałów. Więc 60 zamachnięć z całej siły kijem, który notabene jest lekki, ale zmęczyć. Piłka jest mocna bardzo. Jeszcze trzeba dobrze trafić, bo jak trafisz w ziemię na przykład, to cię boli, nie? Wszystko. No właśnie to mnie wkurzało na drugiej lekcji, że cokolwiek nie uderzyłem, to mi jakieś, nie wiem, bolało wszystko i już nie wiedziałem, czy dobre ruchy w ogóle wykonuję. Też miałem ten problem. Ale na szczęście udało mi się troszeczkę poogarniać i było troszeczkę lepiej. Osobiście uważam, że jest to spoko sport, zajerałem się tym. Mimo fajne. Wszystko jest ciekawe, że z gry komputerowej wynieśliśmy faktycznie coś do IRL. No właśnie w sumie to się z gry wzięło, nie? Że poszliśmy, tak to byśmy nawet tam nie poszli pewnie. No. W sensie, jestem ja ciekaw, bym poszedł na tenisa na przykład. No właśnie jestem ciekaw, jakie jeszcze są sporty, których nie próbowałem, a są spoko. Oj stary, myślę, że tego jest dużo strasznie, na przykład to latanie takie na lotni, takiej dziwnej. Skydiving? Tak, tego typu, no, jakieś takie rzeczy, albo takie wodne, że tam się trzymasz z czegoś i to cię ciągnie i... Jak będziemy jechać albo... do Turcji, jak pojedziemy, no. To możemy, stary, prawdopodobnie kiedy ten odcinek jest, jesteśmy w Turcji teraz. Pewnie ta. Jak pojedziemy do Turcji, możemy sobie wykupić taką deskę. To tam są takie sporty. Tak? I cię ciągną na tym, na łódce i ten? To tak. Fajne. Albo surfowania bym się pouczył. To też, widzisz, jest dużo takich rzeczy. A czemu ja mam w głowie, że ja już surfowałem? Poczekaj, czy mi się... Kurwa, po internecie chyba co najwyżej. Poczekaj, czemu mi się skojarzyło, że ja już... Ja gdzieś już surfowałem kiedyś. Gdzie ty mogłeś surfować? Znaczy nie wiem, no nic... Nie oceniam, ale... Wydaje mi się, że byłem gdzieś na nagrywce z Remkiem i surfowaliśmy, ale może... A w sumie tak, bo ty jakieś nagrywki miałeś, to może faktycznie tak mogło się zdarzyć. Chyba to było strasznie nudne, ale nie wiem, może mi się wydaje. Jak to działa w ogóle? Ci nic nie ciągnie i jedziesz na desce po wodzie? Wiesz co, tu chodzi o to, że... Chodzi o to, że fale, które są... Bo surfowanie nie polega na, że od lądu do morza, tylko od morza do lądu, że z falami lecisz. Aha, w ten sposób. Tą stronę, no. No bo jakbyś miał naprzeciw falą lecieć? To głupie, bo trzeba czekać na falę, jak chcesz się posurfować. No. Nie jest tak, że... No bez fal nie surfujesz, no o to w tym chodzi. Dlatego jak są fale, to surferzy są w niebie i idą sobie surfować. Lubię na przykład kosza jeszcze. No kosz też jest fajny. Zawsze to było moje ulubione, co w szkole, bo zawsze wszyscy w piłkę chcieli grać. Ja nienawidziłem piłki nożnej. To była nuda straszna, się biegało, kopało. Ciekawe jedyne było to, że można było ludzi pokopać i strzelić piłką. Wykopać piłkę gdzieś na dach. No to było fajne, ale tak to nie wiem. Nie, ale piłka nożna mnie aż tak bardzo nie jarała, że aż na bramce stałem, bo już mi się nie chciało w to grać. Ale nawet do oglądania mnie nie ciekawi piłka nożna jakoś za szczególnie. FIFA czasem się pograło, chociaż nawet nie grałem tylko w PSA, ale no właśnie... FIFA też mnie nie jara w ogóle. Kosz fajniejszy był. Kosz jest fajniejszy. Chodzi o te typowe sporty. Jeszcze jest w sumie z takich typowych, to jest jeszcze siatkówka. Siatkówka też była okej nawet. Siatkówka ale... spoko. Tak do pogrania, no to było okej nawet. Ale... Co ciekawe, ostatnio na wakacjach właśnie jak byłem też za granicą, to grałem się ostatni raz siatkówkę. Z własnej nieprzymuszonej woli. Że właśnie tak z własnej nieprzymuszonej woli to najfajniej się grało na plaży właśnie na przykład. Oj, właśnie tam grałem w plażową. I tam właśnie grałem plażowo i fajne. Było mega spoko. Tylko, że było strasznie dużo ludzi. Chyba po 12 osób w teamie byliśmy i to było mega dziwne. No jest dużo jakieś strasznie. A mi zawsze było głupio, jak ja byłem tym jednym, który na przykład źle odbił i moja wina była, że punktu nie dostaliśmy. To było mi smutno. Ja lubiłem tak uderzać zawsze, to ścinać. Ten pierwszy ruch. To zawsze... A serwowanie? Wypierdalałem... Serwowanie. Ja nie wiem, mi to jakoś tak dobrze szło, że pod rząd kilka nawalałem i oni punkty tracili. A serwowałeś od dołu czy od góry? Dołu to baby serwowały zawsze. Serwowały, ale... No ale to słabo wchodzi wtedy, a tak taką petardę walniesz, to oni nawet nie zdążą zobaczyć, o co chodzi. A też mieliście tak na głowie, że stawaliście przeciwko siebie, robiliście serwy i graliście tak, że kogo walisz w głowę? Tak, no... Takie ćwiczenia były. To nie było ćwiczenia, tylko tak się robiło dla Beki. Ale, no, ale nie, no, było takie, że się serwowało. No.
Ja na przykład lubiłem w szkole, jak robiliśmy hokej, ale to było bardzo rzadko. Hokej, no a u nas się grało na tym, na korytarzu chyba graliśmy w hokej. Na Kojarzę lekcjach? coś, że... No nie, no na WF-ie, nie? No, ale Tylko, to nie że na mieliście. sali, sala była jakoś tak niedostosowana do tego, czy coś takiego i graliśmy na korytarzu, nie wiem Daliście czemu. mordę na korytarzu podczas lekcji? No, i pukaliśmy do klas. Co? I specjalnie kije nawalaliśmy w ten, no nie wiem, tak się tak było, no. I co, inne klasy miały lekcje i Albo, nagle, o dobra, oni no grają w tak, hokeja. no Co? tak, Co no. szkoła? No przecież to szkoła podstawowa tam, czy jakieś gimnazjum, no to co za Wiedyfy. różnica jakoś. A w podstawówce były Albo takie mieliśmy sporty? ten, No. no. No No dobra. dobra, mieliśmy takie liny na tych, na sali, na WF-ie i to było fajne, jak nam pozwalali się na tym bujać. Zajebiste Akrobatyka. to było. Akrobatyka, tak. A te No liny są. żadnej akrobatyki tam się nie robiło, tylko się wchodziło na to po prostu, Ta tak lina była wciągało. zajebista. Ja chciałem Jakiś powiedzieć, że w podstawówce FBI. było bardzo dużo dziwnych sportów, zwłaszcza w klasach od Właśnie 1 do jaki? 3, bo były to takie drużynowe Właśnie... sporty, że się wyścigi były takie, że drużyna pierwsza i druga, Co? i Nie... szarfy były Co? jakieś, Nie... i przeciąganie szarfy, jakieś takie różne sporty były. A no szarfy coś kojarzę z szarfami, ale I nie się pamiętam siedziało czegoś gęsiego, i się takiego w biegło za ogóle. sobą w ten, i się ścigało. Znaczy odblokowujesz mi coś takiego, Na coś jednej takiego faktycznie nocy, i takie miało wyścigi były. miejsce, ale to było nudne, jakieś strasznie, jak kojarzę. No, taki. Jak o Nudy tym myślę, to straszne. to specjalnie było po to, żeby chyba po prostu się poruszać. Ale mega No też nudy. mi się tak wydaje. Taka gimnastyka, to się nawet chyba nazywało gimnastyka, a nie WF. No, ale jeżeli chodzi o. A to nie było, czekaj. A korekcyjna, gimnastyka korekcyjna to nie była? No właśnie coś takiego, nie? No to kojarzy i to były takie nudy. Gdzieś tam aż odechciało mi się już później całej tej aktywności No, ale fizycznej. szczerze mówiąc, ja pamiętam najlepsze wspomnienia ze sportem mam właśnie po podstawówce. Jak zapisałem się, w ogóle to było mega dziwne, bo No. historia jest taka, że jak byłem właśnie po podstawówce, to ja sobie z moim ziomkiem biegaliśmy po dachach, jakichś takich małych daszach Parkour. garażowych, tak dalej, taki parkour. No i w pewnym No. momencie kiedyś uznaliśmy, że nagramy to. No i nagraliśmy to i zmontowaliśmy sobie parkour video Dawid Parkour 1. i nazywaliśmy go parkour coś tam Bielsko-Biała. Jest to gdzieś dostępne? Nie ma. Szkoda. Już ci powiem dlaczego. I nie jest to dostępne dlatego, że w tamtym momencie okazało się, że istnieje grupa Parkour Bielsko-Biała i to Aha. było stowarzyszenie zrzeszające ludzi, którzy chcieli sobie po prostu ponakurwiać parkour. I co No. ciekawe, napisali do nas, że siema, wbijajcie do nas na treningi. Zajebiście. I okazało się, że byliśmy mega lamusami w porównaniu do nich, bo oni byli kozakami. I Ale byli generalnie starsi, ja tam. tak? Tak, Jacyś dużo starsi. dorośli. Dużo starsi, stary. Tam już pod dorosłych. No oni już normalnie piwo chlali w ogóle, a tak dalej, ale sobie No. z nami skakali normalnie. A my No. młodzikami byliśmy. No i tam się płaciło chyba piątkę miesięcznie za po prostu za stronę, bo wtedy jeszcze nie było Facebooków, stary. Płaciło się Co? piątkę za domenę. Po prostu, Aha. żeby cię wpisali po prostu w stowarzyszenie. I W byłeś ten sposób. stary. Chyba jakieś ubezpieczenie też w tym było? Nie wiem, nie pamiętam. Może To pierdolę jest jakieś głupoty. profesjonalne było ty, a nie No to takie była ziomkowe, zarejestrowana czy grupa po co? prostu Aha, w ten sposób. i się chodziło i się skakało, ale robiliśmy to mimo tego, że była to grupa taka. Właśnie może się wydawać, że to była taka bardziej profesjonalna. No i mimo No. wszystko skakaliśmy po mieście i bardzo często spotykaliśmy się z tym, że ludzie nas wypierdalali z miejscówek, bo To mieliście gdzieś skakać? Czy się tak były dobrze dostosowane te miejsca? chodzi o to, że szukaliśmy po prostu w mieście. Oni mieli już przekminione, gdzie w mieście można co porobić Aha, i po prostu na stronę wrzucali posta, że siema, robimy trening wtedy i wtedy, wbijajcie. I na przykład, wiesz, weekend, 9 rano, szedłem kurwa przez pół miasta, żeby tam wbić. Normalnie no. rozgrzewka, biegaliśmy tak dalej. No. I mieliśmy swoje koszulki, wszyscy jednakowo ubrani. I lecieliśmy na przykład po mieście i robiliśmy jakieś tam różne pojebane rzeczy. Skakaliśmy Fajna zabawa. po teatrach, po szkołach, po różnych rzeczach. Fajne. Jeździliśmy, stary, to było popierdolone, to była symulacja dla mnie, stary. Jeździliśmy do innych miast i w innych miastach też były Co grupy. jest? I w innych miastach też były grupy. I te grupy się znały, chodziły, robiły sobie zloty i sobie jeździły i sobie razem skakali. I to było tak, że jak przyjeżdżało na No. przykład do nas Kraków, to my pokazaliśmy tym krakowianom, co jest u nas, a na przykład my jechaliśmy do Jaworzna i Co grupa z jest? Jaworzna pokazywała nam, gdzie oni skaczą. A czekaj, Czaisz? czy nadal ktoś Nie istnieją wiem, takie grupy parkour?
Ale ktoś właśnie jeszcze faktycznie się jara parkourem. Wiem, i że tak dalej. krakowska grupa, krakowska grupa była najpopularniejszą w Polsce chyba. Nazywało się to Krakowski Parkour i najpopularniejszym chyba osobnikiem, który tam występował w tej grupie, był Akte. To może ktoś kojarzy. To było stary, nie jak wiem, to możliwe. Było? To jest symulacja dla mnie, jak o tym dzisiaj myślę, że były typy, które miały swoje ksywy, oni rzucali swoje demka na YouTube'a, jak skaczą. No mówię, no bo to była wtedy jakaś widocznie zajawa na to jakaś taka. Tak, ja się w ogóle wkręciłem w ten świat tak z dupy, a i tak faktycznie do dzisiaj potrafię wszystkie rzeczy, które tam to się nauczyłem, ale przestałem to robić w momencie, kiedy się pierwszy raz poważnie wyjebałem. Bo miałem tak, że chciałem skoczyć. A to umiesz tak skoczyć na przykład z pierwszego piętra i tak się obrócić, żeby cię nie bolało? Tak? Umiesz tak coś? No teraz, w sensie, umiem, znam teorię i praktykę i wiem, że to się nazywa roll na przykład. To jest to, co mówisz, to jest roll i to ma samolatyzować upadek. No i to się robi, tak, że się tą rękę zgina, a tą rękę się daje tu pod siebie. Wtedy przez bark, przez plecy w tą stronę lecisz i amortyzujesz cały upadek. Nie wiem, czy bym dzisiaj dostał radę z tym. No ale ja. Wątpię. Fajne. Albo na przykład, nie wiem, potrafię się wybić z dwóch nóg tak, żeby jak najdalej przelecieć. To też się nazywało dash to się nazywało chyba. Generalnie tamci ludzie byli strasznie spierdoleni na punkcie teorii. I no. Do tego stopnia, że na przykład jeżeli ktoś się pojawił na forum, kto pisał, że jest parkurzystą, to oni go tam jebali, mówili, ty jesteś debilem jebanym, a nie, ty jesteś debilem jebanym, bo osoba trenująca parkour to jest kurwa tracer, a nie parkurzysta, więc pierdol się. Ja pierdolę. I serio, i było tak, że uczyliśmy się tych skoków. Do dzisiaj potrafię starać zrobić te rzeczy. To mi się często przydaje. Jak na przykład, nie wiem, biegnę przez metro z Witkiem, to sobie przeskakuję normalnie tak. Przez barierki. No, ale faktycznie skończyłem to w momencie, jak się wyjebałem poważnie, bo zajebałem. I co się stało? Mam dziury w piszczelach do dzisiaj. Jak to? Że tutaj dziury na ten? No mam w piszczelach normalnie dziury. Ale w kości? No. Czy na skórze no. Czy takie zostały? No, no nie no. Na... A w sensie, gdzie ty to nie się jest... wywaliłeś? To nie jest tak, że mam taką dziurę, że jest na głęboko, że palca jestem w stanie wsadzić, tak wiesz, tak dotknąć. Ale to nie jest głęboko, tylko tak. Aha. Kilka, no tak po prostu, nie jest ale to taka duża. Co ty zrobiłeś? Chciałem skoczyć na barierkę i zapierdoliłem obiema nogami z całej siły na barierkę. O kurwa, i mi się ta barierka właśnie, ta barierka tak w centralnie w nogi. Ja pierdolę, tak, że mi tak ból, zrobiła takie być. W kości wyżłobienie mi zrobiła. Ale musiał być ból. Ale co, miałeś coś złamane, czy coś takiego? Nie, właśnie nic, nie połamałem się ani nic. Czemu taki niebieski jestem, o co chodzi? Nie wiem, jesteś smerfem jakimś ty. Nic się nie połamałem, ale co ciekawe, no właśnie fart, że nic mi się nie stało. Ale no przestałem w tamtym momencie, bo już mnie tak nogi bolały, że chyba przez dwa miesiące nic nie robiłem. No i potem już przestałem tam chodzić. A ty kiedy to było? Ile ty miałeś lat wtedy? Do gimnazjum chodziłem, pierwszej klasy. Aha, no to jest tak później trochę nawet. Ale na przykład widziałem, nie wiem, byłem świadkiem tego, jak koleś skoczył na przykład i się wyjebał i sobie wybił bark. No pojebane rzeczy. No w sensie... To jest nieprzyjemne, ale... Ale zawsze było bek, jak ktoś się wyjebał na dupę czy coś, to było śmieszne. Fajne w sumie. No ja z takich sportów to w sumie chyba najwięcej na BMX-ie jeździłem za właśnie, jeżeli chodzi o czas taki gimnazjalny, albo... Ten na BMX-ie i na desce, ale więcej na BMX-ie. I też przestałem właśnie przez to, jak się wyjebałem i rękę złamałem. I to było moje pierwsze złamanie. To było takie dziwne, bo nigdy wcześniej w szkole ludzie mieli połamane jakieś rzeczy, a ja nie miałem i to było takie... Ja właśnie z fartem mi się udało nie złamać niczego i... się podpisywali na gipsie. No. Ale wtedy miałem dobrą kondycję, dzisiaj bym nie miał takiej kondycji dobrej, tak szczerze. Kurwa, dzisiaj co po schodach się wchodzi już jest, ja pierdolę. No jedyne do czynienia, jakie ze sportem mam w tym momencie, to jest ten rowerek, nie, który mamy. No właśnie teraz też zaczęliśmy i ja wcześniej też miałem taki epizod w życiu, z nie wiem, z który mamy rok, no z 8 lat temu, że też tak na rowerku sobie jeździłem w pokoju, później to przeniosłem na normalny rower, na jak było ciepło już. Bo tak w zimę sobie śmigałem na tym w pokoju i już miałem dość kondychę wyrobioną, że fajne traski sobie z ziomkiem robiliśmy po 100 km jakoś. Że tak robiliśmy, jak wyjeżdżaliśmy na rower, robiliśmy 70-80 km, to tak było tak easy, nie? A najwięcej chyba udało się 150 zajebać ze... Czekaj, sprawdzasz ile jest ze... Zgierz Łowicz. Przejechaliśmy, pamiętam, traskę kiedyś. Kurwa, czemu nie ma tego? Też miałem zajawę na rower.
Dawaj, zrobimy. Mieliśmy kiedyś właśnie też gdzieś pojechać taką drugą traskę. Zróbmy kanał Jeździmy, jeździmy na rowerze po całym świecie. Ej, był taki pomysł kiedyś, jak jechaliśmy. I robić vlogi z jeżdżenia po całym świecie. Tylko to czasochłonne bardzo, wiesz? No pewnie tak, ale to GoPro byśmy mieli na tym, na kierownicy i na... No tak, wszyscy jeżdżą, nie? Musielibyśmy kask mieć na głowach i... No a taki... to fajne, ja na przykład lubię kanał, który, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jeździ naglowo na rowerze po prostu i dostarcza ludziom rzeczy i coś pierdoli sobie jak jeździ. No, fajnie no. Coś takiego się ogląda i właśnie jeździmy, na czymś takim musiałoby polegać. A to ten miał kiedyś też, Yellowbox miał coś podobnie, że też jeździł na rowerze chyba i nagrywał coś tam. Tak, nagrywał jak sobie... To jest właśnie coś tego typu kanał musiałby być, jeździmy. To też by było spoko. Ale zauważ, że mamy taką tendencję do robienia kanałów, które są stosunkowo łatwe w wykonaniu, a ten jeździmy no. Byłby ciężki bardzo. No jest to by wymagający taki, content. Że... No trochę tak, bo by na siłę trzeba było wychodzić i nagrywać to, a tak to tylko by się zdarzało, jakbyśmy se po prostu wychodzili pojeździć, co się zdarza, kurwa, dwa razy w roku, nie? No i sama Warszawka nie byłaby dosyć ciekawa i trzeba by było jeździć po całej Polsce na przykład, nie? No mieliśmy kiedyś zrobić coś takiego właśnie, że pojechać chyba do ciebie do Bielska na z rowerach Warszawy. Z Warszawy. 400 kilometrów. Na 400 to jest? No. Kurwa, to by było ciężko. Ale dawaj, teraz mamy czas wyrobić kondychę do czerwca jakoś i stary, tylko to nie na raz. Z przerwami. Weźmiemy namiot, pojedziemy i jakoś gdzieś w losowym miejscu się zatrzymamy i w namiotach będziemy spać. To by było fajne. Hardkorowe, no ale fajny film. Film? No, nie, fajne znaczy, nie wcięcie. Nie chciałem z tego generalnie filmu fajne robić, wcięcie. Ale, no. Ale możesz powiedzieć w sumie, jak działa rower nasz, który teraz używamy. A, nasz rower działa tak, mamy... No normalny taki rowerek, jak jest stacjonarny sobie, nie? I on ma takie już elektroniczne jest, że można sobie apkę podpiąć, bo ma Bluetooth chyba. I podpinamy taką apkę. I tam są filmiki takie z ludzi właśnie, co wrzucają na GoPro, jak trasy jakieś jeżdżą sobie. I można to normalnie jechać. Mamy w telefonie albo na telewizorku sobie można odpalić i widzisz normalnie POV jak gościa jakby jechał sobie na Google Mapsie. I tak jak jedziesz rowerem, to tak samo ciężka jest, w sensie tak samo jak ciężka jest trasa, jak na przykład jest pod górę, to się robi ciężej, a jak jest z górki, to jedzie ten i można właśnie we dwóch tak sobie jeździć multiplayer i tak sobie jeździmy i to jest ciekawsze niż jak normalnie się robi cardio. No to jest nuda, tak wiesz, 20 minut już jedziesz i już się nudzisz. Nawet jak słuchasz jest. Muzyki, jest traska, a jak coś oglądasz, to jest no, nudy. Też się nudy robią, a tu zawsze traska się zmienia, to jest takie, wiesz, jest fajne jakoś tak, życie. Jest ten aspekt, że nagle robi się ciężko i słyszę ciebie mówiącego, o kurwa, ale ciężko, ja mówię, co? No właśnie, a ty mówisz, to już zaraz tak zobaczysz. Szybciej mija ten czas. Szybciej roweru. I przyjemniej i ja mam takie, co, już koniec? No właśnie i fajnie jeszcze jest ten jest. Aspekt, że chyba robi się chyba ciszej mikrofon, jeżeli jest daleko? A nie wiem, to nie, to, znaczy mieliśmy tak coś tam, że to tak było. Nie wiem, czy to jest zepsute, czy to się psuje, czy faktycznie tak jest, no właśnie... ale chyba tak się dzieje, że jak ktoś jest daleko, to się po prostu... Się ten rower psuje, mi się rozłącza. Ciekawe, czy inne właśnie jakieś takie rzeczy powstaną kiedyś, które będą zachęcać cię do aktywności fizycznej, no bo to na ja bym tak chciał. Fajnie zachęca. Tak samo jak masz te zegarki smart, to też tam jakoś zachęcają w miarę, żeby dobić sobie te punkciki i statystyki. Ja bym chciał gry. Ale no właśnie jakby gra jakaś taka była na Apple Watch. Nie, a, my nawet nie chodzi a my nawet nie sprawdzaliśmy, bo nasz model roweru, skoro ma tą apkę, tą KinoMap, bo to się no nazywa KinoMap, może on ma gry jakieś. Pewnie dałoby radę, nie wiem ty, ale... W sensie do tego mi się wydaje, jeżeli to już jest tam tak jakoś zrobione technologicznie, to dałoby podpiąć jakąkolwiek aplikację, jakbyś napisał. W sensie jakbyś napisał, że sterowanie do GTA na przykład rowerem. Ja bym chciał GTA to właśnie. Też by dało radę, mi się to wydaje, napisać. Totalnie taką chciałbym aplikację, mieć GTA stary, żeby bo... sterować tym. To chciałbym by totalnie fajne. GTA, bo jeszcze bym podpiął do tego kierownicę tą, co mam. I bym jechał. A czekaj, są kierownice takie, tak, no to są na pewno. Bo tak to do no. Roweru taka okrągła to trochę lipa, ale... A jak się nazywa? Jak się nazywa nasz ale model? Bardziej mi chodzi... Nie wiem, Zipro Flame rower się nazywa. Ale fajne by było jakby, nie wiem... Jakieś takie gry były na Apple Watcha czy coś? Chyba, że są, nie wiem.
że cię właśnie zachęcają bardziej do aktywności, jakieś coś w sensie XP, takie bardziej, bo są te apki, ale to są jakieś takie useless achievementy, jakby były jakieś takie gierki RPG na przykład, że level wbijasz, to by było fajniejsze. No właśnie. Czekaj, czy też właśnie powstaną jakieś inne takie urządzenia, nie wiem co. Jestem w stanie, znaczy wydaje mi się, że jeżeli ten Sleeper of Flame obsługuje tą aplikację, która nazywa się Kinomap i ona działa jako jeżdżenie, jako filmik, to wydaje mi się, że jakaś gra też będzie. No ale poczekaj. Zobaczę, co w tej apce w ogóle jest, bo my tylko jeździmy, a tak, tu, a nie, do tej apki da się normalnie podpinać inne rzeczy jakieś. Aha. Ale szczerze mówiąc, nie sprawdzałem. Jest wolny, wolny przejazd jest, co to znaczy? Co to znaczy wolny przejazd? Naciśnij P, żeby rozpocząć trening. I wyskoczyło. Co, że pedała? No to jest część roweru. A, no tak. Jest aplikacja iConsole. Się nazywa. No to ja jej używam właśnie. Ale tam po prostu możesz tylko trening, znaczy sterować tym. Aha. Nie wiem, czy możesz to do jakiejś innej aplikacji podpiąć, żeby działała jako gra. A do nie Floppy wiem, czy Birda. Mają coś. Jak naciśniesz pedał, to wtedy ci leci do góry, a jak nie, to na dół. Właśnie ciekaw jestem, czy bez są sens. Czy są jakieś gry. No wiem, że są takie maty różne, takie, że stajesz na tym i podpinasz jakiś sprzęcior cały i normalnie chodzisz sobie, taki VR, ale już bardziej realistyczny, no. Nie? Że chodzisz, celujesz jakąś bronią normalnie i tak dalej, to w ten sposób to jest do działa, VR-u, ale ta mata jest podobno jest bardzo słaba, wiesz? No pewnie dla takich normalnych użytkowników tak, to są, są takie te centra VR-owe, gdzie sobie możesz wykupić jakiś pakiet. Ale to też, to mówię, że to też. To aha, też że to, używałem. Nie wiem, właśnie nie testowałem, nie? W sensie, ja to używałem, a ty nie byłeś z nami kiedyś na Mokotowie, nie. Na VR party? To się nazywa? Nie. No to my byliśmy na tym, co ta kamera dzisiaj tak odwala? My byliśmy na tym VR party i tam była taka mata i strasznie tragiczne to było. Aha, to lipa. Bo generalnie chodzi o to, że to po prostu jest tak jakby półokrąg, i ty w nim chodzisz, no tak. I to po prostu wykrywa, że jeżeli masz na krańcu, jeżeli masz na krańcu tego stopy, to jakby masz takie szmaciane na sobie, że trochę się ślizga i tak chodzisz, że... A, no to tak w miejscu trzeba, to bez bardziej sensu tak robisz bardziej niż teraz, niż chodzisz, no. Że szurasz. Nie, to lipa. Lipa. Bieżnia powinna być, bieżnie można sobie podpiąć i wtedy na przykład. A ja chciałem kupić bieżnię, bo ostatnio widziałem na... W ogóle skąd pomysł na ten rower, twój ten sam co ty, bo mi się pojawiła reklama na TikToku, bieżni. I to taka bieżnia była mała do komputera. No i widziałem, że to jest jakieś popularne się robi, że ludzie jak przy kompie dużo spędzają czasu i coś mają jakąś taką robotę niewymagającą, masz takiego dużego skupienia, to sobie po prostu chodzą na bieżni i coś robią przy kompie w międzyczasie. Tak, a to no byś właśnie... musiał sobie kupić, czy masz to, masz biurko podwyższane takie? Nie mam niestety. Możesz stać. Wiem, to by było bardzo fajne było. Generalnie posiadać biurko podwyższane i jeszcze bieżnie. Stary, odcinki od razu przy tym nagrywasz sobie. No, teoretycznie jest to głośne bardzo, nie? Ale szczerze mówiąc, bieżnia? Chciałbym tego spróbować, bo biorąc pod uwagę, że siedzę na kompie cały czas, mógłbym kroki byś nabijał. Sobie dreptać po prostu, nawet nie chodzić jakoś szybko, tylko dreptać. No tak, że chodzić po prostu. No i ja znalazłem reklamę na TikToku takiej bieżni właśnie od Xiaomi i patrzę i jest strona do kupienia, nie? Kliknąłem kup teraz. Od Xiaomi? Tak. Sprawdzę, Xiaomi robi wszystko już ty. I co ciekawe, Xiaomi bieżnia. Na tej stronie było napisane, że to kosztuje 200 zł i mówię, co? Walking pad taki jest. Tak, no Xiaomi walking pad, dokładnie. Ale to 2,5 koła kosztuje. No właśnie. I ta strona działała, wszystko można było tam kupić, ale ja tak z ciekawości sprawdziłem sobie inne produkty na tej stronie, bo tak tanio było bardzo, nie? Że 200 zł to kosztuje. I się okazało, że wszystko było PNG-kiem, nic nie było klikalnym guzikiem, tylko ta strona była do kupienia, była działająca. Aha. I to był jakiś scam, w ogóle reklama na TikToku, która... Wiesz, miała wymusić do tobie, że kupujesz, zaoszcząć teraz, bo jest promocja, płacisz, to pewnie by nawet nie przyszło. Ale sprawdziłem to samo urządzenie, które było na tym TikToku i to właśnie kosztuje 1500 ten walking pad. Stary, a ja znalazłem coś za 40 000, nie wiem czym to jest. Chyba ten MacBook jest w zestawie, zoba.
jakaś... że masz biureczko i sobie chodzisz. No, siedzisz, biurko, znaczy nie wiem, czy tu siedzisz, bo nie masz siedzenia, tylko możesz chodzisz. Się oprzeć chyba. Oprzeć możesz się i chodzisz i przy kompie coś robisz. To jest taki od razu ten, a trzeba 40 tysięcy też kosztuje? Ten Xiaomi Walking Pad o tyle jest spoko, ciekawe. Że on ma czujniki w podłożu i on wyczuwa, jeżeli się zbliżasz do przedniej krawędzi, to zaczyna ci przyspieszać, a jeżeli zbliżasz się do tylnej, to zaczyna ci spowalniać. Jeżeli w ogóle jakby do tyłu na sam koniec stajesz, to się zatrzymuje ta bieżnia. No to ciekawe nawet. No, to jest fajne. Ale ja szczerze mówiąc, samej bieżni nigdy nie byłem fanem na siłowni na przykład. Nie, jakoś bardziej, znaczy ja w ogóle nie byłem na przykład fanem biegania nigdy, bo no to trzeba mieć też kondycję i to trzeba robić dobrze, bo strasznie kontuzję można łatwo sobie podczas narobić. Biegu? Jak się, no, jak biegasz, no bo to całą ciężar ciała przekładasz na jedną nogę, jedną z nóg i drugą na przemian, więc się łatwo może kontuzja zrobić, jeżeli chodzi o nogę, więc to jest lipa. Fajniejsza ja mówiąc... jest skakanka, bo efekty są podobne. W sensie treningu, że też dużo jednak jest tej kondycji podobny wysiłek, tylko że masz na dwie nogi skok, więc łatwiej niż bieganie. A ja szczerze mówiąc zawsze jak biegałem, to mnie kolka łapała i się źle czułem z tym i miałem takie... No bo takie to męczy źle. Strasznie. Ja pamiętam te biegi chciało. W szkole, takie na 1,5 kilometra co były, to ja tam szedłem, bo nie chciałem. A chodziłeś na maratony w szkole? No gdzieś tak, jakie maratony chyba? A wiesz, że ja chodziłem? Nie wiem czego. Miałem strasznie słabe oceny, więc chodziłem na zawody, żeby sobie podbijać. A, i to się dawało po prostu. I byłem na przykład na maratonie biegania, między szkołami były zawody. Jezu, jakie to było ciężkie. Masakra. Na rowerze mógłbym przejechać, ale nie biec. Biec to... Ja nie wiem, no pół kilometra bym przebiegł i bym się zmęczył i by mi się chciało więcej. To jest ostatnio... zbyt męczące. Ostatnio sobie uświadomiłem, jak bardzo jest słaba moja kondycja. No. W momencie, kiedy właśnie biegłem z Witkiem, jak jesteśmy na golfa, biegliśmy na autobus, bo się spóźniliśmy. I stary, wybiegliśmy z metra, przebiegliśmy stację metra, wybiegliśmy przed budynek metra. I ja już miałem takie... No to ze 100 metrów przebiegłeś. No może stary, 150. I już nie potrafiłem nic, nie? No dalej. No to więc... Widzisz. No przypał. Jest lipa z kondycją i trzeba coś podziałać w tym kierunku, żeby ją poprawić. No rower tak w sumie średnio poprawia chyba kondycję, nie wiem. Znaczy, skakanka mi się, że... najłatwiej mi się wydaje, tak. Skakanka? No, wiesz, jak się męczysz, ja myślałem, że to też jest takie proste, że sobie poskaczesz. Skoczyłem, pamiętam pierwszy raz jak kupiłem, z 10 razy i się tak zmęczyłem, że jakbym biegł właśnie pół kilometra. Okej, okay, a więc... ta skakanka na Switchu używałeś? Co ty, ty ruszasz tylko tym. No ale padami. Jest skakanka, istnieje skakanka na Switchu. Znaczy no ruszasz jest, padami, ale, to, ale... No właśnie fajnie jakby te pady można było takim kabelkiem jakimś połączyć ze sobą i wtedy faktycznie byś miał jakąś przeszkodę, bo to nie chodzi o samo skok tego, tylko jak masz faktycznie ten kabelek taki do przeskoczenia, to ci no większy wysiłek się wkłada w to jednak. Dlaczego? Niż jak se wyobrażasz. No wiem, bo porównywałem, jak se wyobrażałem, że skaczę na skakance, to mogłem przez 5 minut tak skakać bez przerwy. A jak skakałem na faktycznej, to 30 sekund i leżę. Więc serio? Jest jakaś różnica. No jest jakaś różnica widocznie. Ale do tego Switcha mógłbyś sobie jakieś kabelki, jakiś sznurek. No, połączyć jakimś sznurkiem i wtedy by to miało sens. Albo inaczej, trzymać pad ale... od Switcha i skakankę jednocześnie. No tak też można, ale są też skakanki smart, które właśnie z aplikacją łączy ci liczą wszystko też, skoki. Fajne. I jest taka też właśnie, że ma wyświetlacz na tym kablu i jak ten wiesz, ten kabel znaczy się szybko rusza, to ci przed tobą wyświetla ile masz skoków jakby. No bo to jak szybko kręcisz tym, no to jakby robi ci się ekran trochę taki, co nie? Co jest? Że ci się łączy. To tak no, działa? To jest na stronie Apple'a można to kupić. I na stronie Apple'a też można kupić stary, czekaj, ja sprawdzę to. A to jest od Apple'a wszystko? Nie, to jest jakiś innej marki, ale no ale Apple sprzedaje widocznie. I wiesz co można też? Co zobaczyłem? Wtedy nie wiedziałem czym to jest. Do golfa, można do kija do golfa coś kupić, też smart takiego. Tylko wtedy nie wiedziałem, co to jest, a teraz jak już graliśmy w tego golfa, to może będę wiedział, poczekaj. Ja chyba wiem co. Golf? Ja chyba wiem co. No ja ci to nawet wysyłałem, coś, ale... Może siłę swingu pokazuje. Właśnie nie wiem, co to pokazuje. Albo czy dobrze odpowiednio uderzasz.
Bo teraz widzę, że Apple. Że Apple ma tylko rzeczy Apple'a. A kiedyś miało normalnie jakieś skakanki i tak dalej. Wagi miało. Te nanolify też sprzedawali do domu rzeczy. O jest, jak wejdę przez tego. Wiesz, że na Apple Watcha jest aplikacja do golfa? I co ona robi? Wszystkie produkty. Według kategorii, za wszystkie kategorie. O, jest! Stary! Jest, 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 mam. Drony nawet mają, co jest? Stary! Co to robi ta aplikacja na Apple Watcha? Pobiorę jest następny piłka, raz. Jest piłka, którą można z Apple ogarnąć i pokazuje ci, jak daleko uderzyłeś piłką. Trakuje no, to. No właśnie, to coś takiego było, tylko że to było coś do kija. Co jest? Tego już nie ma, jest skakanka ta smart właśnie. Jest waga. Ale to do golfa nie widzę. Inteligentna, co jest? Nie, to jest jakiś... Że piłka inteligentna? Nie, inteligentna butelka na wodę, stary. Co się dzieje? No nie, co ona mierzy, ile wody wypiłeś chyba? Może tak. Jakie jaja? A próbowałeś kiedyś pić wodę? Co to znaczy? No próbowałem pić wodę, zdarza mi się. Znaczy chodzi mi o, że tyle ile powinno się pić wody dziennie, a, czy próbowałeś no to kiedyś tak, uspokoić? Ale to tak wypijam przeważnie, tak nawet serio? Nie chcąc. No. Ja mam tak stary, ale też że... ja staram się, bo ja zauważam efekty, jak jestem odwodniony i to się dziwnie czuję wtedy. Więc jakby to akurat trzymam. No to tak dwie butelki wody wypijam. Ja minimum. Nie. Ja chyba jednej nie wypijam, tak szczerze. Może przestałem takie gardło wysuszone? To daje efekt, co? Ja nie mogę. Co czytasz? Skład, aluminiowa podstawka. No patrzyłem te inteligentne te, ale nie ma ten. Inteligentną butelkę na wodę. Golf. No ja patrzyłem, nie ma tego, aha, szukałem. Znaczy, spotkałem się tylko z tą aplikacją i z tą piłką. Było coś do kija takiego, no może faktycznie jakimś tam coś tam mierzy sobie. No ciekawa sprawa. Ale inteligentna butelka na wodę, no to jest no, fajna sprawa. To mnie zaskoczyło. Ona musi patrzeć, ile super wypijasz, jest. Na pewno. W sensie, ile jaki masz przebieg no, wody. Tak. Fajne w sumie. Że ile ten... Spoko. Ciekawe, kiedy jakieś chipy po prostu będą wszczepialne już, że automatycznie będą ci mierzyć, czy zrobiłeś wszystko dzisiaj dobrze. Albo, że choroby ci wykryje, albo witaminy, niedobór witamin i tak dalej. No właśnie, to jest OP, ale to myślę, że na pewno ludzie nad czymś takim pracują, to jest OP w chuj, takie coś. A coś gadaliśmy, że najnowszy Apple Watch coś robi teraz, nie? Że... Nie, właśnie ten nowy nic nie robi, nic nie zmieniło jednak, ale... Ale po prostu Apple Watch ci mierzy te rzeczy, nie? Tam różne jakieś... Prętno. No to tylko takie podstawowe, co się da z zewnątrz zmierzyć i tam aktywność też za dnia. Nigdy nie robiłem tego, kurwa, kupiłem tego Watcha, myślałem, że codziennie będę te kółka wypełniał, a to nigdy się nie zdarzy. A ja wypełniałem. Stary. To jest przypadek, jak się zdarzy, jakbym miał spojrzeć, to nie wiem. Ja wypełniałem te kółka. Może wypełniłem przez rok. Zwłaszcza jak jeździłem na rowerku stacjonarnym, to bardzo często wypełniałem te kółka, albo jak grałem w kosza, o. Ale często też tak było, że szedłem do sklepu na przykład i zegarek mi wyświetlał informację, o, wygląda na to, że trenujesz. No właśnie. Ja mówię, nie byczku. Nie, ziomuś. Nie trenuję. Ustalmy jakiś następny sport, na który się zapiszemy i który nie jest taki łatwy, dawaj. Co można? Skoro jest odcinek o sporcie, sport... Strzelnica? Co chciałem... A to jest jako sport? No nie wiem. No jest to... niby w stres, ale... fajnie postrzelać, znaczy, poszedłbym na strzelnicę po prostu, ale to wiesz... Chodzi mi coś jak z golfem, że trzeba się czegoś nauczyć, tak? I coś nowego takiego. Nieoczywistego. Co jest takiego? No właśnie, jeszcze? Jak coś nieoczywiste, to nie wymyślę tego. No, ludzie chodzą na squasha na przykład, chodzą na boks, na... Ja sporty walki ja też jakoś... Sporty walki też mnie jakoś nie ciągną, tak szczerze. Ja chciałem, ale to mam zajawę przez to, że kiedyś w gimnazjum sporo robiliśmy sparingów takich po prostu, że się spotykaliśmy i się napierdalaliśmy. Tak, o, wiem co jest nieoczywistym, co jest nieoczywistym sportem, a jest do zrealizowania i chodzi na jego Szymon. Szymon chodzi na futbol amerykański.
Ej, no, to jest czaisz? Fajne. Tylko to jest już trochę bardziej wymagające. To jest sport już drużynowy, nie? A mi chodziło bardziej chyba indywidualny. Taki jest ewentualnie trochę bardziej wymagający, bo musisz kupić cały equipment, żeby w ogóle tam grać. No. Ale na przykład no basen. Jest ciężki. Pływanie. Jest spoko. No to tak. Ale nie wiem, czy kiedyś byłem na basenie, wiesz? Co? Se przypominam. No. Ja nigdy nie byłem na basenie. Na takich miejscach, gdzie się pływa po prostu. No to tak, to sobie pływałem, ale żeby pójść na basen, to nie, bo my ze szkoły na przykład nigdy nie chodziliśmy. Ani nic no ja takiego. Ze szkoły też, ale chodziłem sobie na przykład w wolnym czasie. No to też nie przypominam sobie. Lol. Może raz, ale to dziwne. Nie tak, że kilka razy bym chodził. No squash jest spoko. A, kręgle są spoko i bilard też to graliśmy. To graliśmy już. Tylko no. Kręgle i bilard to jest taki sport trochę bardziej barowy. No właśnie to jest takie, że nie wysilisz się tam, nie? Chyba, że jakoś tryhardowałbyś, to byś się wysilił, ale tak to nie. No. I właśnie golf też był czymś, co właśnie miałem podobne wrażenie, że będzie jak bilard albo ten kręgle, że też tak się nie wysili. A się okazało, że nie. Ten, a jest inaczej, no. No. Co ty masz za lampkę jakąś? No, przyświeciłem, żeby sobie poprawić ten balans bieli. Dziwne sporty indywidualne. No są jeszcze te zimowe, nie? W ogóle jest w Warszawie jest... Stary. Nie wiem, czy wiesz, ale w Warszawie jest całoroczny tor do zjazdów. Na nartach na przykład, albo na snowboardzie. Właśnie na tym też nie byłem nigdy i chciałem iść. Na całoroczny, nie? Na narty albo na snowboard. Nie, tak po prostu na narty albo na snowboard. Nigdy nie byłem. Byłeś kiedyś, jeździłeś? Nie, nie jeździłem, mimo że jestem z gór, to nigdy nie jeździłem, ale ja na przykład kiedyś byłem na wrotkach. Pal wroty. Byłeś kiedyś na wrotkach? A to jest coś... A to są takie miejsca, gdzie można na tym pojeździć. Nie ale byłem. Ale wrotki są mega dziwne. Rolki są spoko, mam rolki na przykład i umiem jeździć. No bo wrotki to masz całą podwierzchnię, że się ślizgasz, nie ma kontroli nad tym, aż takiej dużej. W ogóle nie ma kontroli, stary, to się no, ciężko, coś a na, się ciężko zesteruje. Na rolkach masz jeszcze kontrolę, po prostu jest to... Jest to łatwiejsze. No. Ale nie wiem, jakie na są rolkach, takie sporty. Ja rolki kupiłem i jeździłem z dwa razy i się nawet nie nauczyłem dobrze jeździć. Jest taki sport, który polega na tym, że kupujesz takiego konia drewnianego i wkładasz go sobie między nogi, taki patyk, i tak na nim skaczesz. Aha. Nie, ale narty... To nie jest żart, serio jest taki sport. No wiem, że jest. Właśnie jestem na stronie najdziwniejsze sporty świata i jest na przykład noszenie żon też jako sport, więc... Jakoś... Co? No na plecach ze starym chodzisz. A ciekawe, czy są jakieś takie sporty ciężarowe, jak na przykład strongmani mieli, czy są takie miejsca, gdzie się chodzi? Noszenie się... walizek, noszenie malucha. Ciężkie rzeczy nosi na przykład. Nie, ale dobra, ustalamy ten sport, jaki następny idziemy i akurat jest fajna pora, bo zima, na narty idziemy. Ja nie byłem, ty nie byłeś. Ja nigdy w życiu nie jeździłem na nartach. Ja też nie, a to jest w chuj popularne takie, co roku ludzie jeżdżą na to, dużo ludzi. No i zajebiście, jedziemy w zimę na narty. Fajnie. Stary, jak się wypierdolimy. Fajne to będzie też. No nigdy nie jeździłem. A co jest lepsze, narty czy snowboard? Kurczę, nie wiem. Znaczy ja miałem narty na nogach, bo mój tata kupił kiedyś, ale zjeżdżałem, ale to z takiej górki, wiesz... Jak, ja bym kurwa, skoczył na dupie, nartach, skoki narciarskie. O, to chyba trzeba umieć już jakoś się nauczyć. Albo wiesz, co bym zrobił? No, zanurkował gdzieś. W Turcji można iść na nurkowanie. No, ale zanurkowałbym gdzieś, żeby sobie w wodzie ponurkować i po ten. Ale wiesz, co mi się wydaje, żeby znaleźć O, kurczę, zrobiłem. Żeby znaleźć fajny sport. No nie, no już znaleźliśmy. Mi się te narty podobają. Tak? Pierwszy narciarz rapu, no. Nie, bo jeszcze... Mi się wydaje, że narty łatwiejsze są niż snowboard, jak pytasz, bo tak sobie właśnie wyobraziłem, to w snowboardzie masz dwie nogi związane i masz mniejszą kontrolę też, a w byłeś nartach kiedyś, masz dwie wolne. Byłeś kiedyś na takim torze linowym, że się zjeżdża te rolką i się potem spinasz? Nie, byłem w parku linowym, to tak. No właśnie w ale... parku linowym. No to byłem w parku linowym, to fajne. Ja też, fajne to jest akurat, no. To jest fajne. I poszedłbym, bo dobra, ja mam. Za... Mam. Stary, nazwę. Mam. Co masz? Nie trzeba szukać. Ostatnio mi o tym opowiadał Witek. Mam sport, na który byśmy mogli pójść. No. Ścianka spinaczkowa. A ścianka, no tak, Witek mówił, że ścianką jest fanem. Fajne w sumie. Męczące. I no. Zarazem ten, ale zastanawiam się, bo pamiętam, że kiedyś byłem na ściance spinaczkowej
to nie tyle bałem się, że spadnę, co bardziej się obawiałem, jak miałem asekurować kogoś. To było ciężkie dla mnie. Ale to jak jesteś początkujący instynkt, a nie byłeś nigdy na ścianie? Asekurować kogoś? Nie. Nie byłeś... Okej, bo na ściance sceneczkowej to wygląda tak, że jedna osoba ci trzyma linę. No chyba, że taka w placu zabaw, co jest, to jedna osoba ci, mała, no to... Jedna osoba ci linę trzyma, a druga wchodzi. A to nie musi być ta osoba, co trzyma linę, jakoś wyszkolona w tym temacie, żeby... No właśnie, zastanawiam się, czy dalej tak jest, że się komuś trzyma, czy teraz jakieś maszyny są, które ci trzymają. Nie wiem właśnie. No ale też nie byłem. Ale no jest to ciężki sport. Pamiętam, że te karabinczyki, przełączanie tych wszystkich rzeczy. No to takie podwysiłek już bardziej, nie? Niż jakieś takie... No, park trampolin jest też spoko na przykład. O, no to ja już byłem raz w życiu chyba, ale fajne. A z nami chyba byłeś, nie? Możliwe, że tak. W tym hangarze? Nie, byliśmy na Łopuszańskiej akurat, pamiętam. A, to nie. Bo ja byłem na tym hangarze kiedyś. No ale park trampolin jest spoko, się na skacze. Warszawie co jest. I się odbija. No ale nie, właśnie chodziło mi o to, żeby ustalić coś takiego, na co pójdziemy, na co nie byliśmy i ustaliśmy te narty. Zajebiście, mi się to naprawdę podoba w chuj. Wymyśliłem kolejny. Wymyśliłem kolejny. Nie, już na razie nie myśl kolejny. Ale słuchaj, ten, ale słuchaj. Powiedz. No może masz coś. Paintball z rojem. O, paintball z rojem. To fajne. Paintball, też spoko chyba. Bo się strzelasz, no, biegasz po lesie. Fajne. Ja na ASG byłem, nie, to nie był paintball, tylko ASG po prostu się bawiłem. Zajawa? Bo u mnie w rodzinie się tam bawili ten. No, fajne to jest też. I są dwie grupy i się strzela, tak? No, na przykład w zimę fajnie było. No tam, czemu u nas były fajne tereny pod to, były jakieś takie dużo budynków, takie poburzonych lasy i tak dalej, więc to fajnie właśnie tak. No właśnie mam wrażenie, że na otwartym terenie lepiej niż na zamkniętym. No, no tak. Ale to takie mieszane przeważnie są też jakieś. Kolejny wymyśliłem sport. Wymyśliłem kolejny sport, który moglibyśmy uprawiać. Kurwa, ile sportów, no. Moglibyśmy pójść połapać pokebody. O, no to też tak robię, ale aktualnie nie trzeba tego nic robić, bo mam gyma pod domem i pokestopa, więc nie trzeba nigdzie chodzić i dużo się robi. Lubisz pokestopy? Pikachu najlepsza ma. Jak mi słońce świeci. Co świeci słońce, jak noc jest? No bo ty teraz siedzisz gdzie? W Warszawie. Ty masz lampkę zapaloną. No ale ja w LA siedzę teraz i mi słońce to nie jest słońce, to jest lampka. Stary, nagrywałem właśnie z ziemniakiem film, sfejkowaliśmy całe jego studio. Dwa. Okej, i jesteś w LA teraz. Teraz jestem w LA i sfejkował ziemniak studio moje. Okej, ale to nie fake, że to chyba koniec filmu, co? No. No to się Ewa, dobranoc. Dobranoc.